Cześć, jestem Kalia, to kanał No i już. Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyć mnożenia sum algebraicznych. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. I tutaj będą występować dwa lub więcej nawiasów, które będziemy w następujący sposób ze sobą przemnażać. Zakładamy, że tu mamy a plus b i pomimo tego, że mamy napisane, że są to sumy algebraiczne, to może nam się tutaj zdarzyć również różnica. I wymnażamy w ten sposób, że to z tym, następnie to z tym, to z tym i to z tym. Najważniejsze jest to, aby patrzeć, jakie mamy znaki, bo tutaj mamy minus y, tutaj mamy dwie liczby dodatnie. Przejdźmy zatem do zadań. Wykonaj mnożenie, zredukuj wyrazy podobne. I wymnażamy to z tym. To z tym, to z tym, a to z tym. X razy 2x to 2x kwadrat. X razy minus 1 to minus x. 7 razy 2 to 14x doklejamy. 7 razy minus 1 to minus 7. Redukujemy x. 2x kwadrat do przepisania. X-ów mamy plus 13x minus 7. I teraz będziemy robić każdy przykład dokładnie tak samo. Na początku zaznaczajcie sobie, jak sobie to wymnażacie. Nie pomylicie się wtedy. 2a razy a to 2a kwadrat. 2a razy 4 to plus 8a. Minus 1 razy a minus a i minus 4. Redukujemy. 8a minus 12a kwadrat. Minus 2 i tutaj uwaga, minus z minusem w mnożeniu dają plus, ponieważ mamy parzystą liczbę minusów 3a. Redukujemy. 5 razy a to a do 6. Tutaj nie mamy wyrazów podobnych. Przechodzimy od razu do następnego. Tutaj tak samo. Nie mamy wyrazów podobnych. Uwaga, 5, czyli p do trzeciej plus p do drugiej to p do piątej. I minus p do trzeciej. Nie mamy wyrazów podobnych, więc na tym kończymy. Zapisz w postaci jak najprostszej sumy algebraicznej. Dobra, no i tutaj najpierw sobie pozaznaczamy, co ze sobą wymnażamy, czyli to leci z tym i z tym, a to z tym i z tym. Tu uwaga, mamy minusa. Więc będziemy wynik zapisywać tutaj w nawiasie, a potem zamieniać znaki na przeciwne. Nie robimy tego od razu, bo na pewno będzie gdzieś błędno znaku. Nie ma co się spieszyć. Tak, to jest naprawdę dużo liczenia. Więc powolutku. X razy x, x kwadrat, x i tu jest minus, x razy 7, 7x. Tu jest plus, to spoko. To będzie 3x. Tu znów jest minus. 3 razy 7, 21. Tak jak mówiłam wcześniej, tutaj minus i zapisujemy to w nawiasie. Y razy 2y to jest 2y kwadrat. To z tym plus 4y. I uwaga, tu mamy liczbę ujemną, czyli minus 2y i minus 4. I teraz tak. To możemy sobie zredukować, a tu możemy sobie zredukować to.
Tak też sobie zrobimy. Czyli mamy x kwadrat minus 7 plus 3 to jest minus 4x minus 21. I teraz tutaj w zależności, jak chcecie, tutaj już kroki są różne, możecie sobie teraz zamieniać znaki na przeciwne, możecie sobie teraz zrobić to, jak ja sobie zrobię, że napiszę sobie jeszcze ten nawias, a to sobie zrobię razem. Czyli mam 2y, z tego będę mieć plus 2y, minus 4. Dopiero na tym etapie będę zamieniać znaki na przeciwne. I mam. Tutaj jest dodatnie, będzie ujemne. Tu jest dodatnie, będzie ujemne. Tu jest ujemne, będzie dodatnie. I zwróćcie uwagę na to, że my tutaj nic ze sobą nie zredukujemy, za wyjątkiem tego, a trzeba by było to całe przepisywać, a ja jestem leniuszkiem, więc to usunę stąd i zrobię sobie w głowie minus 21 plus 4 to jest minus 17. Hop. No i mamy pierwsze. Dobra, tutaj jest minus, czyli taka sama akcja jak tu, przy czym to musimy sobie przepisać. I to z tym, to z tym, to z tym, to z tym. A razy 2a, 2a kwadrat. A razy minus 1 minus a. I teraz tutaj 6 razy 2a to jest plus 12a. No i tu będzie 6 razy minus 1 to jest minus 6. Zredukujmy to sobie. 2a kwadrat minus 2a. No to z tego mam 11a minus 6, pyk. No i zmieniam znaki na przeciwne. Tu jest dodatnie, będzie ujemne. I teraz uwaga, mamy to i to, czyli takie same rzeczy, ale na dwóch różnych znakach, to znaczy, że to nam się skraca. Zapominamy o tym. Tu jest dodatnie, będzie ujemne. Tu jest ujemne, będzie dodatnie. Czyli nasz wynik to jest minus 11a plus 6. To teraz tu. To lecimy z tym, to z tym, to z tym, to z tym, to z tym. I znowu musimy zapisać to w nawiasie, bo jest minus. 3x kwadrat to z tym minus 3. Nawias i otwieramy. X razy x, x kwadrat, x razy 2x, czyli plus 2x. Minus 3 razy x minus 3x i to z tym minus 6. To sobie zredukujemy. Mamy minus x z tego. No i w kolejnym etapie zmieniamy znaki na przeciwne. Dodatnie x kwadrat będzie ujemny. Z tego dodać i z tego dodać. To możemy sobie zredukować. A to z tym. X-a przepiszemy sobie po prostu, no bo nie mamy z czym tego zrobić. 3 odjąć 1 to jest 2x kwadrat. Minus 3 plus 6 to jest plus 3. No i jeszcze x-ik. Dobra. No to teraz tutaj. To z tym, to z tym, to z tym, to z tym. Tutaj nie ma minusa, więc od razu będziemy mieć wynik. No to leci. M razy M. M kwadrat. M razy minus 2, minus 2M. N razy M, czyli tutaj w kolejności alfabetycznej najpierw M, potem N. I tutaj n razy minus 2, minus 2n. Wskakujemy teraz tu. M razy m, czyli plus m kwadrat. M razy 1 to jest po prostu m. Tutaj będzie minus mn i minus n. Dobra, to i to nam się skraca. Mk kwadrat z mk kwadratem. Mamy tutaj coś jeszcze? Tak. Tu mamy mk
Tu mamy MK, a tu mamy N-ki. Dobra. No to zaczynamy od M kwadrat, będzie 2M kwadrat. Następnie z tego mamy minus M. I tutaj jest minus, tu jest minus, czyli łącznie minus 3N. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i już.